Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Ja będę teraz z Kajem grał? Nie. Czy teraz jeszcze będzie jakieś, nie, teraz jakaś inna gra? Nie, teraz gra Szczecin, a potem gra Kraków. A to sorry, mnie tu nie było. Siemanko, jestem Jasiek, witam was w kolejnej grze. Gramy na Street Parku w Krakowie oczywiście. Kontynuujemy turniej Banda Cup i w tym pojedynku zmierzy się Gracjan oraz Filip. Zagrajcie chłopaki w papierkami nożyce. 3, 4. No i zaczyna Filip. I chciałem wam przypomnieć też o zasadach, które są tak naprawdę dla was najważniejsze. Mamy jedną próbę na zadanie, dwie próby na powtórzenie, jeden replay na całą grę i ostatnia literka to są 3 próby. A resztę zasad ustaliliśmy z chłopakami wcześniej przed całą rozgrywką. A więc przenosimy się na skatepark. Ogólnie sprawa wygląda tak, że są z tej samej obory ze Szczecina. Ten widać ma tu jakieś nowoczesne gripy ogólnie, wiecie, nowoczesne, więc ułatwienie trochę. No i Fifi wygrał, więc Fifi zadaje pierwszy. No to ja będę zaczynał na okrągłej od backside boarda do lock-ina do frontside 3-6. To jest reakcja taka po prostu. Trenerze Szczecina, czyli obory, komu kibicujesz? No właśnie nikomu w sumie, znaczy obydwu. Tylko, no nie wiem co mam powiedzieć. To nie ma takiego czegoś, no nie ma takiego czegoś. To jest mój lokalniak, a on jeździł na tunelu. Przyjechałeś z Gracjanem, nie? Tak. Żywa specjalnie ze Szczecina. Szczecin jest daleko, jakby ktoś nie wiedział. To jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina i on przyjechał specjalnie po to, żeby oglądać ich walkę, nie? Ogólnie to chłopaki są ze Szczecina i tydzień temu było losowanie i trochę śmiesznie wyszło, bo w pierwszej grze spotykają się ze sobą, a przejechali całą Polskę. Gała. 1-0. 1-0 Jelo. Szczecin 0, Szczecin 1. Dawaj, pokaż. Whip rewinda na tamtej piramidce na plac. Zahaczył kołem o blaszkę, więc wskazuje ridu. Obydwoje są ze Szczecina. Wiesz Libeja? Biorę Libeja. Świrek, zaliczył to. Ja będę zadawał degraba do frontside lipa na okrągłej. Chodźcie w dupę strzelił. O Jezu, co to się dzieje? Ja zadaję backside 50 po płaskim do bar twista na tamtym hubie. Było. Zaliczam. Ja nie biorę i powtarzam znowu to samo. W sensie nie robisz? Tak, nie robię. Nie biorę. Dobra, to jest Szczecin. Jest co to? Jest. Wow. Dotku podesty. Musiał. A ten człowiek się w miejscu zatrzymał i to zrobił. Chłopie, po całej rydzie taki. Ja to odkulam chłopaki, ja nie umiem. A jeden. Kolega. Co zadajesz? Faktycznie. Faktycznie. Zadaję woli pod ten mały mureczek i fingera z niego. Hehe, było. Siema, co tam? Nie ma. Nie ma. Ja teraz zadaję na tamtej zielonej okrągłej backlipa do 3-6. Ale robisz backlipa i lockina do trój? Tak, lockina. Backlip, lockin, trój. Tak, tak. Czy od razu lockin? Nie, backlip, lockin, 3-6. No, to tak. Tylko płaskim. backflip i potem lock-in. Było. Szybko, ale było. Zabić? Było. Próbuję. Czyli probiren machen będzie robiony. O, co się stało? Jaki ładny papier. Fulsen, brudny, ale trzyma. Jak ma być. Opa. No nie tak cię uczyłem, stary. No nie tak cię uczyłem. Ale blisko było. Biedaczyk. Ej, wiesz, że masz do wykorzystania 4 beja? Nie, myślę. No to myśl, bo to może być decydujące. Nie, no wezmę. Nie zrobię. 3-2. No i 3-2, no i fajnie. No i zadajesz. Backlipa do whipa w dół huby. Było. Robisz? Tak, powtarzam. No dawaj. Prawie chleba było. By było po zębach, ale ja nie wiem, jak on ma taką wysoką kierownicę. To się robi aż takie... No nie wiem, ja bym sobie zęby już dawno powybijał. No to mam kolejną literkę. Będę zadawał 2,7 backlipa na okrągłej. Zrobił takie salto, że oj, aż zabolało. Zadaje Gracjan. Ja zadam 3 świpa z bęku. Tak. Ja pierdzielę, teraz nie ma i nie było. Ja będę zadawał pod górę tamtej okrągłej frontside 50 do frontside lipa. Jak on to zrobi, to będę trochę w szoku. Niesamowite. Mocny wopór. Spróbuję. No. Biorę Ribeya biorę. Niestety go nie wykorzystał prawidłowo. Jeszcze raz to 3 whipa. A tym razem próbuję. Mam literkę, zadaję 2,7 backlipa jeszcze raz. Dobra, synuś, dawaj, zrób to, bo to jest dobry trik. Wow. Będę próbował. Całkiem nieźle. Wow! Jeszcze jedna! W życiu tego nie robił nigdy. O, ale dobre. O nie. O, strasik chyba. O, strasik. Jesteś dumny, byku, z swoich wychowanków? Jestem, dokładnie z 2. Dobra, wiesz co? Bo jak on był sobie trenerem, to jemu to się należy w sumie, wiesz? Bo stary 3 metry. Czemu mi? Ale ty jesteś zgodny. Opa, piesek z czapką. Nawet się trzyma samemu. A czyli dla kogo to jest? Dla mnie. To jest dla Gracjana. Nagroda pocieszenia. Po zaciętej walce mamy już zwycięzcę, jest nim Filip. I niestety musimy się pożegnać z Gracjanem. Mamy dla ciebie papier z psem i czapeczkę Fulsen. Mam nadzieję, że ci się podoba i widzimy się, mam nadzieję, że za niedługo. Ja też. Dzięki za gierkę. To widzimy się w następnej grze.